Dzień dobry. Witajcie w scenerii dość nietypowej, bo jesteśmy w Mordorze. Czyli w miejscu, gdzie codziennie jest setki tysięcy osób. A dzisiaj, ponieważ jest czwartek, jest święto, więc mamy okazję w spokoju nagrać film. A jesteśmy w tej scenerii dlatego, że nóż, który dzisiaj chcę wam pokazać, chyba najbardziej pasuje do tego miejsca, a tak naprawdę do niektórych ludzi, którzy tu pracują. Zapraszam. Słuchajcie, już zdążyłem mieć zwarcie z ochroną obiektu, dlatego że mają wyjątkowe muchy w nosie o to, że chce się nagrać materiał na terenie Mordoru, to znaczy na terenie jak gdyby pomiędzy biurowcami. Więc już zostałem usunięty z terenu, dziękuję bardzo. Firmie, zaraz wam powiem, jak się ta firma nazywa. Firma się nazywa Colliers, jest właścicielem, to jest chyba Platinum. I mają wybitny problem, żeby nagrać vloga na ich terenie. Naprawdę petarda, bo rzeczywiście, no ale dobra, trudno. Nożyk, który dzisiaj wam zaprezentuję, to jest nożyk Reed Steela. To jest nożyk, którego projekt wyszedł od naszego rodzimego makera, czyli od Ostapa. A nożykiem, który chciałem wam pokazać, jest tenże oto Real Steel Metamorph w wersji G5 z front flipperem. Zacznijmy od początku. Film powstaje dzięki firmie ProEdge.pl, która to na polskim rynku pojawiła się niedawno i zwrócili się między innymi do nas, żeby tak naprawdę, żebyśmy pomogli im wejść na polski rynek, żeby stali się bardziej rozpoznawalni, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby weszli na ich sklep, obejrzeli, co mają w ofercie i za to serdecznie ProEdge dziękujemy, dlatego tu macie logo. Oczywiście pan szanowny zapomniał wspomnieć o usłudze ProEdge Plus. Do każdego noża dostajecie kupon, który pozwala wam na odnowienie krawędzi tnącej i na ostrzenie noża, żebyście nie musieli się męczyć lub zmagać, a szczególnie z tymi modelami, które są wyższe. Macie możliwość odesłania noża do ProEdge, oni wam odświeżą krawędź tnącą, naostrzą wam nóż i odeślą z powrotem. I zapraszam was serdecznie, link do strony oczywiście macie pod filmem, link do noża, który dzisiaj recenzujemy, również macie pod filmem, więc
zapraszam Was do odwiedzania pro.pl. Chłopaki odezwali się do nas i powiedzieli, że słuchajcie, wybierzcie sobie z naszej oferty nóż do recenzji. I tu pojawił się dylemat, dlatego że no do tej pory wszystkie noże, które, czy to były foldery, czy to były fixedy, to były noże, które jednakowoż w swojej budowie były konstrukcjami nie tyle topornymi, co odpornymi. Tak? W skrócie. Natomiast zapoznając się z ofertą pro.pl, trafiłem na nożyk, który mnie zaciekawił. Zaciekawił mnie dlatego, że to był nożyk w swojej takiej konstrukcji, może dość delikatny, ale jednocześnie bardzo finezyjny, atrakcyjny, elegancki, smukły i wzbudził strasznie moją ciekawość. Oczywiście no metamorf, tak. W rozmowie z Proecz oczywiście myśmy poruszali wiele tematów dotyczących Real Steela. Poruszaliśmy też tematy, że no, oni stawiają na promowanie polskich projektantów. I oczywiście takim przykładem tutaj jest metamorf, który jest zaprojektowany przez Ostapa. I muszę Wam powiedzieć, że byłem bardzo ciekawy jak gdyby samego projektu, konstrukcji. Może trochę mniej, bo konstrukcja to już jest jak gdyby Real Steel. Natomiast projekt, finezja projektu to jest Ostap. I strasznie byłem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Wybrałem metamorfa. Wybrałem kolor, bo one są dostępne tam w kilku kolorach, jest niebieski, chyba ciemniejszy, chyba jaśniejszy, szary, to się nazywa chyba szary tytanowy, jakoś tak, możecie zajrzeć sobie na stronę, tam są te wszystkie kolory i poprosiłem o metamorfa. W międzyczasie zapoznałem się delikatnie z firmą Real Steel. Dlatego, że wyczytacie trochę bzdur dotyczących, że tam 15, nawet na ich stronie, 15 lat produkcji i tak dalej, ale tak naprawdę ta historia to się zaczyna w okolicach roku 2013. Więc to nie jest jakaś tam długa historia, natomiast jest to chińska fabryka i dobrze wiemy, że podejście do chińskich noży no jest różne, dlatego że tu bardzo fajnie Morden chyba parę dni temu na materiale się wypowiedział na ten temat. Mamy strasznie duży przekrój jakościowy w nożach z Chin, tak? Pomijam firmy, które w Chinach produkują, tak? Ale powiedzmy są markami teoretycznie nie chińskimi, tak? No nie wiem, Kershaw na przykład, tak? Czy Spyderco, który przecież też część swoich modeli klepie w Chinach. Natomiast chodziło o marki takie stricte chińskie i taką marką właśnie jest Real Steel, ale Sanremo, tak, no tych marek jest bardzo dużo i ten przestrzał jakościowy pomiędzy tymi nożami jest olbrzymi i nie pomaga jak gdyby w odbiorze w ogóle chińskich noży to, że no Chińczycy walą w trąbę, no możecie kupić sobie nóż z D2, tak, który D2 na oczy nie widział, tak, więc jak gdyby, no jest to pewien problem, ale no trzeba oddać sprawiedliwość, że Chińczycy mają też marki, które naprawdę dobrze są wykonywane, dobrze są odbierane, tak, mają dobre recenzje, użytkownicy są zadowoleni. Weźmy Landa na przykład, który no moim zdaniem to jest następca 710 Sanremo, tak, to jest Land 910, to są jak gdyby noże, które jak gdyby, można by powiedzieć, z pokolenia na pokolenie, tak, one się zmieniają, one rosną, ale jak gdyby są tanie i są dobre. No i wracamy do Real Steela, tak. Jest Real Steel, który celuje jednakowoż w klienta, który oczekuje wyższej jakości wykonania, pewnego w miarę materiału, tak, i tak dalej, i tak dalej, oczywiście, i
nietuzinkowego projektu, no bo jeżeli weźmiemy sobie na przykład takiego Ganzo, który ma wszystkie swoje projekty wali od innych i to wali tak po chamsku, to Real Steel tutaj jak gdyby zachowuje się inaczej, to znaczy wychodzi z własną ofertą, tak? Zatrudnia projektantów, próbuje wejść z czymś innowacyjnym. I jedną z takich innowacyjnych rzeczy, która pojawiła się w zasadzie chyba u Real Steela, nie u jako pierwszego, ale jak gdyby Real Steel też był takim prekursorem tego trendu front flipperów. I Metamorph tutaj jest takim przedstawicielem, który oczywiście, o ile się nie mylę, to możecie kupić, nie wiem czy wersję G5, ale tą tytanową możecie kupić z normalnym flipperem i front flipperem. Natomiast chłopaki z Poredza bardzo mnie namawiali, żebym spróbował noża z front flipperem. No i dałem się namówić i wziąłem front flipper. Jak gdzieś w sieci wyczytałem bardzo fajne określenie na ten folder, gdzieś wyczytałem Gentleman's Folding Knives. Noże dla gentlemanów. I oczywiście bardzo mi się to spodobało, bo Metamorph jest nożem, który pasuje do garnituru, który pasuje do koszuli, pasuje do takiego miejsca i jednocześnie jest narzędziem eleganckim i użytkowym, tak? Dlatego, że pewna smukłość, elegancja, swoista delikatność tej konstrukcji, wizualna delikatność, bardzo pasuje do garnituru, spodni w kancik, teczki, no jak gdyby do tego miejsca. Dlatego ta aranżacja jest jaka jest, tak? Bo wydaje mi się, że recenzowanie tego noża w lesie to profanacja. To nie jest jego naturalne środowisko. Jego naturalnym środowiskiem jest elegancka codzienność. Tylko że elegancka codzienność, tak? Dzień dobry. Następny. Dobrze, tak właśnie oto zostałem wyrzucony z Mordoru po raz drugi. Poczekajcie, poprawię sobie ekran. Zostałem wyrzucony z Mordoru po raz drugi, więc musiałem się znowu przenieść na chodnik publiczny, dlatego że panowie jak gdyby wyganiają mnie z terenu prywatnego, którym jest teren, na którym stoją budynki Mordoru. Więc ją wyniosłem. Wracamy do noża. Słuchajcie, o konstrukcji zaraz sobie usiądziemy i pogadamy gdzieś. Natomiast opowiem wam ogólnie o samym nożu. 20, bodajże 1 cm. 10 z groszami to jest rękojeść, około 9 z groszami to jest głownia. Jak widzicie nożyk, ja wam go porównam z moją Zetką. Dlaczego? Czekajcie, tam wam zbliżę. Dlaczego ten nożyk uważam za nóż pasujący do tego miejsca? No, Zetka, pomimo że to nie jest jakiś wielki nóż, to jest 0,566, tak? Jest nożem, który jest takim no, dużo toporniejszy, dużo, można by powiedzieć, że masywniejszy, no bo jak gdyby wielkość głowni, wysokość głowni, no robi tu robotę. To jest nożyk, który jest zdecydowanie delikatniejszy. Aha, poczekajcie, ja wam je, o, zobaczcie, długość głowni, obu tych nożach. Wbrew pozorom, Metamorph ma dosyć długą krawędź tnącą. Niesamowicie agresywny ten czubeczek. Tu macie długość rękojeści, prawda? O! Czyli rękojeści są dość podobne. 0,566. Schowam. Dobrze, słuchajcie.
mamy głownię. Głownia jest wykonana ze stali 14C28 Sandvika. Nie przepadam za tą stalą, bo to jest stal taka, powiedzmy, budżetowa i to dość mocno budżetowa. Robi z niej kupa firm w tym momencie, natomiast ja nie lubię tej stali. To jest jak gdyby taka rzecz, że uważam, że kurczę, no, mógłby być zrobiony z lepszej stali, tak? Mógłby być zrobiony z lepszej stali, zwłaszcza, że cała reszta konstrukcji jest naprawdę doskonała, troszkę w tym konkretnym modelu, dlatego że jak wiecie, znaczy jak może nie wiecie, to wam powiem, Metamorph występuje też w wersji droższej, ale za to ze stalą S35VN oraz ze stalą oraz z tytanem na okładzinach. Są drobne różnice, nawet w kształcie głowni, czego możecie nie dostrzec na zdjęciach. Ja wam pokażę, bo mam obie wersje, pokażę wam w porównaniu, ale to będzie na innym materiale. Wracamy do tego. Głównie wam powiedziałem, okładziny są aluminiowe, Backspacer. Do tego sobie zaraz wrócimy, bo to są takie drobiazgi, szczegóły, które są bardzo, bardzo, bardzo istotne. W środku mamy, nie wiem, czy wam to będę mógł pokazać, tak żebyście to widzieli. W środku jest, są stalowe linersy, no i oczywiście liner lock w tym modelu. Oraz to jest model MK2, czyli ten jak gdyby zmodyfikowany już troszkę. Tutaj troszeczkę się zmieniło, jeżeli chodzi o okładziny. Do tego zaraz sobie przejdziemy. I klips. Klip jest Deep Carry. Ja myślę, że w przebitkach wejściowych wam pokazałem, jak on siedzi w kieszeni. To jest naprawdę kolejna rzecz, która sprawia, że ten nóż bardzo pasuje do miejsc, gdzie powiedzmy to odczuwanie posiadania noża jest takie, dajmy na to, może nie to, że niepewne, ale nie do końca dobrze widziane, o, tak, no bo ludzie na nóż reagują różnie, szczególnie ci, którzy noża na co dzień nie noszą, to jest jak gdyby reakcja często gęsto mocno niewłaściwa. Ogólną budowę wam przedstawiłem, więc myślę, że czas przejść do tych szczegółów, które robią z tego noża nóż naprawdę wyjątkowy. Dlatego, że tak uważam w ogóle, tak, że to jest jeden z noży, który jest bardzo wyjątkowy. Bardzo go polubiłem. Dlatego myślę, że dlatego tak bardzo chciałbym oddać jego klimat, tak? Oddać klimat, ale pada deszcz. Na szczęście jesteśmy pod drzewem, może nas nie zapada. Słuchajcie, szczegóły. To te drobiazgi dopracowane do prawie perfekcji przez Ostapa na etapie projektu robią z tego noża nóż wyjątkowy. Kształt i pomysł, finezja tego noża sprawiają, że w pewien sposób przełamał on nudę, która jest, no już zaczęła się pojawiać, no przynajmniej u mnie, tak, jeżeli chodzi o noże, które przechodzą przez moje ręce. Dlatego chciałem wam jak gdyby pokazać te drobne smaczki w takich szczegółach najdrobniejszych, tak naprawdę najdrobniejsze szczegóły, które pokażą wam, jak bardzo ten nóż jest dopracowany. Dobrze, słuchajcie, drobiazgi. Zacznijmy sobie od tyłu noża, tak? Czyli zaczynamy sobie od dupki. Oczywiście tak, w dupce mamy ukrytą dziurkę na lanyard, na wisiorek, kutasik, czy jakby tego nie nazwał. I uważam, że no to w ogóle mnie urzeka strasznie, tak, że to jest schowane, ukryte, tego nie ma, tak. Drobiazgi, nie wiem, czy to, proszę, tak się staram się, zobaczcie. Dziurka, w której chowa się śrubka, jest elegancko spasowana z
dupką. O. Tutaj oczywiście to jest przesunięte, bo tu mamy przykręcony na dwie śrubki klips, który jest głęboki, o czym już Wam powiedziałem. Zobaczcie, takie drobiazgi, natomiast no nie wiem, czy to będzie widać, poczekajcie. Tu w środku, postaram się Wam to w postprodukcji uwidocznić. Tu w środku jest backspacer i w tym backspacerze są wyfrezowane otwory specjalnie, żeby te śrubki, które trzymają nam klips, one nam się tu elegancko chowały. Takie smaczki, nie? Idziemy do backspacera. Zobaczcie, nawet backspacer można uatrakcyjnić. Zobaczcie, on tu jest pełny oczywiście. Tu, gdzie mamy ostrość, on tu jest pełny. I tutaj mamy dwa frezy. O. Tutaj nam przechodzi oczywiście frez pod dziurę na lanyard. I to są, zobaczcie, jak to jest wykończone wszystko elegancko. Okładziny. To się pojawiło dopiero w tej wersji MK2, zostało zmodyfikowane w tej wersji MK2. Mamy na całej rękojeści, tutaj mamy wyfrezowane, żeby nam się lepiej go trzymało, natomiast urzekające są takie rzeczy, jak tu, zobaczcie. Tu jest śruba, która nam oczywiście trzyma dwie okładziny z lanyardem i zobaczcie, jak to jest wszystko zaprojektowane, że ta śruba nam się tu chowa. Tu jest uskok okładziny, ta śruba i zobaczcie, jaka to jest płynna linia. Wiecie? O, zobaczcie. No coś w ogóle niesamowity ten projekt jest dla mnie. Coś niebywałego w ogóle. I oczywiście tutaj na dole, tak, mamy, no bo tutaj mamy podkciuk, ale zobaczcie. Natomiast tutaj, żeby go się wygodniej chwytało, tak, to zobaczcie, tu jest też wyfrezowane elegancko. Oczywiście tak, żeby nie zaburzyć tej linii, tak, to tu jest wszystko ładnie. Natomiast tu mamy elegancko wyfrezowaną okładzinę, żeby łatwiej było włożyć kciuk i przesunąć blokadę. To jest, no kurczę, słuchajcie, to o projektancie mówi samo za siebie. To nie trzeba tu filozofa, tak? To jest po prostu no coś pięknego, tak? Dalej, słuchajcie, jedziemy, pomijam wykonanie reelstyla, to jest doskonałe, bo to jak gdyby, żeby nie było, że ja mam uwagi, jest super wykonane. Natomiast zobaczcie, w jaki sposób można elegancko poprzełamywać linię noża, żeby na przykład tutaj rozpoczęcie szlifu było ciutko atrakcyjniejsze. Zobaczcie, jak to jest. Jak to jest elegancko wykonana. Ta łezka nie jest taka prosta, ona jest tu ostro spada, tu mamy łagodne wyjście, bardzo wyraziste wyjście szlifu, tak, no bo to jak gdyby pomaga szczególnie przy ostrzeniu, tak, jednocześnie, słuchajcie, kłuj straszny. Czubek jest po prostu, czy oczywiście on no, będzie miał swoją delikatność, bo to naturalna rzecz jest, zaraz przejdziemy sobie do grubości, natomiast jeżeli chodzi o użytkowanie, to jest super. Do tego też sobie zaraz przejdziemy w podsumowaniu, tak? Zobaczcie, tutaj mamy, poproszę o ostrość, dziękuję. Zobaczcie, tutaj weźmy, najpierw ja złożę tą głownię tak, żeby to było widać. Zobaczcie, tutaj jest w rękojeści wycięty taki kształt, nie? W ten sposób. Natomiast, o, proszę, tutaj wchodzi nam głownia, która zaczyna nam tu prowadzić elegancką linię, natomiast to podcięcie jest po to, żeby tu jest taki delikatny frez choil, tak? Znaczy choil, jimping, tak? Żeby tutaj kciuk miał dużo większe oparcie od tego momentu aż dotąd. To jest, to finezja jest dla mnie, to jest po prostu finezja. Oczywiście śrubka, z jednej strony jest gładka, elegancka, z drugiej strony mamy pod torx
pod kluczyk torksowy, więc nie ma problemu z jego rozłożeniem. W ogóle w pudełku znajdziecie całą instrukcję demontażu i montażu noża, więc nie ma problemu. Dalej oczywiście to są też takie smaczki, które przychodzą, jak się to ogląda, tak, to z czasem człowiek zaczyna to dostrzegać. Zobaczcie, tu mamy wyjście szlifu, ale jednocześnie jak sobie spojrzycie, nie wiem czy to będzie tak dla Was widoczne, tak jak patrzę po ostrości, tutaj zakończenie rampy tego jimpingu również jest nacięcie, które jest analogicznie wyprowadzone do tego, czyli mamy ostre zejście i łagodne wyjście, które idealnie komponuje się z tym wyjściem szlifu i to znowu jest rozpoczęcie fałszywki. Dla mnie, słuchajcie, to jest dla mnie finezja. Ja rozumiem, no jedni kurcze rozpływają się nad dziełami Leonarda da Vinci, a mi podoba się ten projekt. Jest po prostu, kurde, genialny, no, żeby nie powiedzieć ostrzejszym słowem. To jest coś pięknego, tak? Piękne smaczki, jeżeli chodzi o ten... Oczywiście, nóż jest wykonywany... Klapnę sobie, bo jestem gruby, stary i zmęczony życiem. Oczywiście nóż jest wykonywany fabrycznie. Więc ciężko dopatrywać się krzywizn, szlifów i tak dalej, jeżeli ma się linię produkcyjną, CNC i inne cudawianki, tak? Oczywiście mamy łożyska, które nam pracują po prostu genialnie, tak? Widziałem, że ludzie korzystają przy otwieraniu z kciuka. Oczywiście się da, żeby nie było, tak? Otworzyć ten nóż kciukiem. Nie jest to żaden problem. Natomiast przy tym kształcie to aż się prosi, żeby to złapać jak filiżankę w eleganckiej kawiarni i pstryknąć to palcem wskazującym. No, kurczę, musielibyście złapać ten nóż w ręce, żeby to zrozumieć. No to jest abstrakcja, jeżeli ktoś w ogóle jest pierdolnięty, tak jak ja, na temat noży. Ale no, naprawdę nie wiem od ilu czasu. Pierwszy nóż, który mnie w ogóle zaskoczył w jakikolwiek sposób produkcyjnie, który mnie zaskoczył czymś, tak? Urzekł mnie czymś. Piękna sprawa. Wrócę jeszcze, bo... Mamy ten czubek, który jest delikatny, znaczy delikatny, kurczę, on nie jest delikatny, no bo wbrew pozorom głownia ma grubości 3,1 mm. Oczywiście wysokość głowni robi swoje, więc 3,2 mm przy tej wysokości głowni, a przy wysokości głowni metamorfa, no to jest różnica i oczywiście nie podważamy tym dekli w czołgu. Natomiast jeżeli chodzi o... prace codzienne, prace właśnie pasujące do tego miejsca. Paczka, list, żarcie, podstawowe działania. Nie używamy tego noża jako śrubokrętu, bo on nie jest od tego. On jest od tego, żeby być w swoim naturalnym środowisku, tak? Czyli być w żarciu, być w papierze. Ja nim ciąłem też rurki plastikowe. To nie jest problem dla tego noża, tylko jak gdyby on nie został do tego stworzony. On został stworzony właśnie, żeby odnaleźć się wśród ludzi, których dla których nóż, posiadanie noża przy sobie w środowisku, w którym pracują, przebywają na co dzień i tak dalej, stanowi problem. Ten nóż, pomimo swojej... on taki agresywnawy jest, ten czubek, ta linia szlifu, zobaczcie, że ona nie jest prosta, ona jest wygięta na całej długości głowni. On sprawia pewną, jak gdyby, pewną agresywność ten nóż ma, z tym, że jak gdyby, jeżeli popatrzycie na taki nożyk, tak, to dla przeciętnego takiego człowieka, który jest w stanie zadać w ogóle Wam pytanie, po co Wam nóż na co dzień, wyciągnięcie takiego noża prawdopodobnie jest bardziej blisko znaczne z tym, że żeście zabrali z biurka nóż do otwierania listów, niż macie ze sobą naprawdę pełnoprawny nóż, tak? To jest jak gdyby... Przynajmniej ja to tak odczuwam, nie wiem. Napiszcie, może macie inne odczucia. Natomiast właśnie z tego powodu ten nóż jest tak świetnym nożem EDC, dlatego że prawdopodobnie 80-90% osób, które używają noża na co dzień, używają go do prac prostych, właśnie do przecięcia paczki, papieru, zrobienia jedzenia, otwarcia czegoś, tak, delikatnego podważenia czegoś. Do tego wszystkiego ten nóż się idealnie nadaje. To jest projekt, który został stworzony dla
każdego... Próbuję znaleźć odpowiednie określenie, tak? Bo jeżeli... powiem tak, jeżeli metamorf w Tytanie i z S35VN jest nożem stworzonym dla prawdziwego dżentelmena, to wersja aluminiowa ze stalą Sandvik to jest nóż stworzony dla każdego, kto jest na dobrej drodze i bardzo blisko, żeby tym dżentelmenem w pełnej klasie być. Dlatego, że to jest nóż, który przystoi dżentelmenowi. Nie wstyd go zabrać do garnituru, do teatru. Nie wstyd go wyjąć w biurze. Doskonale sprawdzi się w większości pospolitych prac nożowych, a jednocześnie będzie pasował zarówno do jeansów, będzie pasował do bojówek. Ja ten nóż, znaczy ja ten model w Tytanie noszę ze sobą od paru tygodni. Jestem zachwycony, jestem zakochany w tym nożu i uważam, że pasuje on mi do bojówek, do jeansów, do koszuli, do koszulki. Super projekt, super nóż, super uniwersalny. Nie do ciężkich prac, żebyśmy się zrozumieli, tak? Ale to jest nóż, który zdecydowanie będzie pasował 90% edecowiczów. Jeżeli pracujesz w biurze, jeżeli pracujesz, znaczy nie jesteś drwalem, to w zasadzie ten nóż będzie ci pasował. Naprawdę polecam wam zapoznać się z tym projektem, zapoznać się z tym nożem, dlatego że u mnie on przełamał monotonię projektów, monotonię noży, którą zacząłem popadać, bo każdy jeden w zasadzie nóż to wysokość głowni jest podobna, długość głowni jest podobna. Projekty zaczynają być rżnięte od siebie i każdy jeden model zaczyna być podobny do jakiegoś innego. Ja nie mówię, że nie ma takich noży, bo jest takich sporo malców, które są garniturowcami. Natomiast ten projekt na pewno większość projektów przerasta pod kątem estetycznym, pod kątem takiej finezji projektu, finezji linii, finezji kształtu i przede wszystkim jest to projekt polskiego projektanta. Słuchajcie, nóż, który jest sprzedawany na całym świecie, produkowany przez Chińczyków, mało istotne, sprzedawany na całym świecie, w żaden sposób nie można o nim powiedzieć, że to jest nóż słabej jakości, źle wykonany, wykonany w taki sposób, który przyniósłby ujmę projektantowi. Nie, właśnie, kurczę, jest zajebiście wykonanym nożem i zajebiście się cieszę z tego, że to jest projekt polskiego projektanta, bo oczywiście Ostap jest znany, był znany, ale kurczę, teraz gość, który weźmie ten nóż w Stanach, w Niemczech, w Hiszpanii, Francji, Włoszech, będzie miał napisane Ostap Hell. I z tego jestem dumny. Bardzo mi się podoba projekt, bardzo mi się podoba nóż. Serdecznie was zapraszam do chłopaków na pro.edge.pl, dzięki którym mogliśmy zrecenzować ten nóż, dzięki którym mogliśmy rozdać ten nóż, bo ten nóż został rozdany następnego dnia, jak do mnie przyszedł. Ja puściłem konkurs. Jaki nóż wzięliśmy od pro.edge'a? Zgadł Marcin, więc Marcin, jeszcze jeden film muszę nagrać. Postaram się to zrobić jak najszybciej, jeszcze w nadchodzącym tygodniu, żeby wysłać ci ten nóż, bo jeszcze chciałbym nagrać porównanie tej wersji z wersją tytanową, znaczy w Tytanie i S35VN i wysyłam ci ten nóż. Mam nadzieję, że wam się podobał film. Mam nadzieję, że nie przeszkadzała wam muzyka, bo dobrałem ją pod tą aranżację. Mam nadzieję, że rozumiecie aranżację. Mam nadzieję, że będziecie od nas padali na fejsa. Będziecie zostawiali łapki w górę, będziecie komentowali pod filmami i do zobaczenia naprawdę niedługo.